Dla wielu czytelników, dla ludzi, którzy Cię znają, zawsze będziesz osobą w, w podróży, kobietą w podróży i, i teraz, i, i nagle co? Przez ten czas od napisania biegunów, przez te 8 czy 9 lat, ja się stałam yy, taką y, przeci, y, przeciwniczką w ogóle turyzmu. I jakby uświadomiłam sobie też, ile zła y, dzieje się z tego, że ludzie w jakiś taki kompulsywny sposób nieustannie się poruszają, jadą coś, sprawdzają coś, oglądają. I, Korzyści z tego są wątpliwe, natomiast te wszystkie szkody, które wyrządzamy światu, są ogromne. Cały czas mnie niepokoi, że trzeba gdzieś pojechać i oglądać jakieś dzieła sztuki, że specjalnie jedzie się po to, żeby zobaczyć jakieś przedstawienie albo wieże Eiffla, nie daj Boże, że w gruncie rzeczy zapomnieliśmy w tym całym aspekcie. W tym całym świecie wypełnionym turystami, którzy jadą gdzieś all inclusive, że nie stawiamy pytanie, co nam to daje, jakie są korzyści z tego, jak nas to zmienia. Taki wyjazd na przykład do Egiptu, co zrobimy z, tym, z tą wizją piramid i rzeźb na pustyni i z muzeum w Kairze, co zrobimy z tym spacerem po głównej ulicy. Czy jak nas to zmieni? Czy staniemy się lepszymi ludźmi? Czy mm, nasza świadomość się powiększy w jakiś znaczący sposób? Czy nie daj Boże, sprowadzi się do takiego odhaczenia, Byłem w Egipcie, albo jeszcze gorzej, sprowadzi się. Chastagowanie. Tak i pokazywania zdjęć na Instagramie, gdzie byłem, y, gdzie byłam, y, kogo widziałam, co widziałam. Czy nie daj Boże, nie zmieni się to na y, takie przekonania o tym, że jestem lepszy w jakiś sposób, że jestem bogatszy, jestem lepszy, bo mogę podróżować, a ci biedni Meksykanie, kim oni są? Oni są obsługą hotelową, na przykład. Czy to nie zwiększy różnic i nie, nie, nie da nas różnic takich społecznych i czy nie sprawi, że staniemy się takimi wyzyskiwaczami, już nie tylko świata, zostawiając za sobą świat węglowy? By też istotą turyzmu jest to, że turyzm nas odciąga od natury, Bo człowiek, który żyje powiedzmy, we Wrocławiu na krzykach, y, jego doświadczeniem, przestrzenią jest miasto, y, wyrusza nagle, wsiada, jedzie na, na lotnisko i wy, wysiada na przykład w Tunezji czy w Egipcie, i tam mieści się w tych sferach zamkniętych, hotelowych i wychodzi tylko do basenu, albo tam jedzie z wycieczką zobaczyć te piramidy i wraca i żywi się w tej kuchni, która jest jakąś taką dziwną mieszanką, ani nie jest kuchnią miejscową, bo ani nie jest kuchnią, którą on zna i, i potem po dwóch tygodniach wraca, to właściwie co on zrobił, to jakoś są takie skoczki, wiesz, w rzeczywistości przeskakuje naturę, przeskakuje naturalny stan podróży, który jest poruszaniem się po ziemi fizycznego ciała ludzkiego. Ciała nasze są przyzwyczajone do podróży w ten sposób, że zmienia się z dnia na dzień jakby krajobraz, temperatura, zapachy, bakterie się zmieniają, do których mamy czas się przystosować, podróżując do Egiptu przez dwa tygodnie, czy tam przez pół roku, jak kiedyś. I przede wszystkim to przeskoczenie natury pokazuje, że nigdy nie uczestniczymy w tej naturze, tylko po prostu wskakujemy do innej jakby bazy yy, nienaturalnej, zbudowanej przez człowieka. W związku z tym nie mamy żadnego kontaktu z naturą. Ale jeszcze to, co mówiłam, już zaznaczyłam, niepokoi mnie strasznie, jakby brak sensu tych podróży. I pytam siebie, to karczuk, i co z tego? Co to zmieniło? Jaka jest korzyść dla ciebie, dla świata z tego wszystkiego, że coś zobaczyłaś, że gdzieś byłaś, że stałaś gdzieś w kolejce, żeby coś zobaczyć? Że widziałaś tych, to, to wszystko, co mogłabyś równie dobrze dzisiaj przy dzisiejszej technice zobaczyć w, w internecie i w tych super genialnych programach, które pozwalają Ci obejrzeć na przykład y, Ołtarz Gandawski, Van Aika, w rozdzielczości takiej, że nie, nigdy nie miałabyś szansy zobaczyć tego w realu. Ponieważ jak pojedziesz do tego muzeum, to widzisz Ołtarz Gandawski. Trzy metry od siebie, i nie masz sposobu, żeby się przyjrzeć temu wszystkiemu. A w domu siadasz przed komputerem, jeżeli masz duży ekran, nalewasz sobie wina, bierzesz sobie orzeszki, puszczasz sobie świetną muzykę i oglądasz centymetr po centymetrze. To wszystko, co genialny Van Eyck próbował nam przekazać kilkaset lat temu, malując ten obraz. I doświadczasz naprawdę, i wtedy to doświadczenie wydaje mi się, że jest w stanie mnie zmienić czy kogoś innego. A jak mnie zmieni, to też zmieni, poszerzy świadomość naszą, moją, czyjąś i jest po prostu lepsze dla świata niż tłoczenie się tam w tych miejscach.